To już myślę, że możemy zaczynać. Kochani, witamy Was serdecznie. Rozpoczynamy Adwent. W związku z Adwentem będziemy dzisiaj przyglądać się zwiastowaniu. Jednym z najpiękniejszych słów w Biblii, jakie kiedykolwiek zostały powiedziane, słowom zbawienia. Ale nie będzie to tyle praca intelektualna, bo wiemy, jak jest intelektem. Czasami trzeba go wyłączyć. Intelekt też się musi pokłonić wierze. Więc będziemy chcieli doświadczyć tego zbawienia na sobie. Dlatego zapraszam wszystkich, żebyśmy otworzyli serca i wspólnie się pomodlili na te warsztaty. Dobrze, aby to nasze spotkanie przyniosło najobfitsze owoce. Dlatego módlmy się wspólnie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jezu Mistrzu, Jezu Nauczycielu, Ty, który nam dajesz swoje słowo, abyśmy je zgłębiali, abyśmy je poznawali, abyś Ty przez nie do nas mówił. Otwórz nasze serca, otwórz nasz umysł, abyśmy umieli Ciebie poznać. Prosimy Cię, Panie Jezu, obmyj nas z naszych grzechów, z naszych słabości, oczyść nas, abyśmy wybieleli, abyśmy byli właśnie czyści przed Tobą. Prosimy Cię, Panie, daj nam tą siłę, abyśmy potrafili tymi treściami, które poznamy, żyć na co dzień. Abyśmy nie tylko je zgłębiali intelektem, naszą wolą, ale abyśmy umieli żyć Ewangelią. A żyjąc Ewangelią, abyśmy dawali ją wszystkim tym, do których nas posyłasz. Prosimy Cię, Duchu Święty, oświeć nas, otwieraj nasze serca, nasze umysły. Módlmy się modlitwą dobrego Boga, Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz zapowiem taką rzecz. Mamy pewien porządek tego programu. Zaczynamy od omówienia Jezus, droga, prawda i życie. Dlatego, że wejście w słowo zakłada pewien etap czytania. Często nie wiemy, jak czytać. Nie wiemy, mamy blokadę w sobie, tak? I o pewnych rzeczach, o metodzie będzie właśnie mówiła siostra Iwona. Także już mi oddaję głos. Szczęść Boże. Część z Państwa, która być może była w zeszłym miesiącu na spotkaniu, to będzie jakaś powtórka, ale myślę, że w związku z tym, że każdy z nas mówi też inaczej, przedstawia metodę, więc być może łatwiej będzie też, nie będzie to aż taka bardzo powtórka w sensie dosłownym. Aczkolwiek wiemy też, że repetitio mater studiorum est, czyli powtarzanie jest matką uczenia się. Zatem dobrze sobie na początku zawsze przypomnieć pewne zasady pracy, zwłaszcza jeśli zaczynamy przygodę z metodą Prawda, Droga, Życie. Metoda jest oryginalną metodą księdza Jakuba Alberionego, naszego założyciela rodziny świętego Pawła, Towarzystwa świętego Pawła, sióstr uczennic Boskiego Mistrza, do których ja należę, i jeszcze 10 innych instytutów, także nie będę dzisiaj ich przedstawiać. Ale jest nas 10 w rodzinie i to jest integralna część też naszej przynależności. Ksiądz Alberione oczywiście nie tworzył metody ex nihilo, czyli z niczego, ale korzystał z duchowości, które już były obecne w Kościele. Korzystał bardzo mocno z duchowości ignacjańskiej, korzystał z duchowości dominikańskiej, karmelitańskiej, franciszkańskiej, także jeśli ktoś tutaj powie, o, to tak jak u mnie, to się za dużo nie pomyli. Zasadniczo księdzu Alberionemu chodziło o to, żeby w modlitwę włączyć całego człowieka. Asia zapowiadając powiedziała, że umysł musi ustąpić wierze. Ja bym to troszeczkę sprostowała. Umysł zostaje włączony do tego, aby kształtować właśnie nasze myślenie w wierze. Czyli nie ustępuje, ale włączamy go. Próbujemy go zaangażować właśnie w to, aby wiara się rozwijała. Dla księdza Alberionego bardzo ważny był właśnie ten pierwszy etap poznania, czyli prawda, który odnosił do umysłu. Możemy go również odnieść, jeśli chodzi o naukę katolicką Kościoła, do dogmatu, czyli poznanie.
poznanie intelektualne. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy nie wyłączali naszego myślenia. Również przy metodzie modlitwy Słowem Bożym, prawda, droga, życie. Ten pierwszy etap prawdy to jest etap poznania, a poznanie rozpoczyna się właśnie od tego, że czytamy fragment. Czytamy fragment powoli, czytamy fragment uważnie, starając się zrozumieć jego treść. Czasami można sobie pomóc właśnie na tym etapie, czy innym tłumaczeniem. Na pomocach, które mamy, mamy dwa tłumaczenia. Tłumaczenie z naszego przekładu Pisma Świętego, edycji Świętego Pawła i to bardziej znane w Kościele, też wykorzystywane w liturgii z Biblii Tysiąclecia. Zatem oczywiście mamy jeszcze kilkanaście innych tłumaczeń w Polsce. Mamy tłumaczenie Świętego Wojciecha, tak zwaną Biblię Poznańską, mamy Biblię księdza Romaniuka, mamy teraz przekład ekumeniczny, pewnie mogłabym, jeszcze jest ta Biblia pierwszego Kościoła też, mogłabym jeszcze pewnie wymieniać kilka tych tłumaczeń. Można sięgnąć zawsze właśnie, porównać sobie tłumaczenia po to, żeby zobaczyć też, na co poszczególni tłumacze zwracają uwagę. Oczywiście to nie jest tak, że słowo nie przemawia do nas tylko przez jedno tłumaczenie, także jak ktoś nie ma takiej potrzeby, też nie musi z tego korzystać. To może nam pomóc, ale może czasem też utrudnić zrozumienie Pisma Świętego. Dlatego ważne jest przy prawdzie, żeby zaangażować umysł, żeby myśleć. Nie tyle analizować, chociaż to jest też ten moment, w którym jeżeli nie rozumiem jakichś słów, mogę sięgnąć po słowniki, mogę sięgnąć po jakieś komentarze, mogę sięgnąć po jakieś wyjaśnienia, ale ważne jest, żeby najpierw pozwolić temu słowu zapaść w swoim umyśle. Czyli najpierw to słowo, z tym słowem się zapoznać. Dla księdza Alberionego to nie jest tylko słowo, albo inaczej, to jest słowo przez duże S, czyli to jest Chrystus, który jest obecny w słowie, który do nas przemawia, który się z nami w swoim słowie spotyka. I to też warto o tym pamiętać, kiedy zaczynamy modlić się metodą prawda, droga, życie. Następnie można sobie właśnie na tym etapie postawić parę pytań, kiedy już czytamy ten tekst, zacząć się zastanawiać, co się stało, o czym mówi dany fragment, kto bierze udział w tym wydarzeniu, czy jest to fragment dynamiczny, czyli są tam na przykład, jest tam, występuje dużo czasowników, poszedł, przyszedł, przeszedł, wyszedł, wszedł. W dzisiejszej Ewangelii na przykład mamy też sporo tego typu wyrazów. Jest mowa o przychodzeniu, przyjdź Panie, o słudze, który ma przyjść, który ma pójść. Więc warto na to zwrócić uwagę, czy ten tekst jest dynamiczny, czy raczej statyczny, czy jest opowiadaniem, jest przypowieścią, czy jest po prostu jakimś wydarzeniem. Warto pytać o to, kto mówi i co mówi na etapie prawdy. Warto się zastanawiać, jakie są konsekwencje działań, wydarzeń, o których czytamy, działań podjętych przez poszczególnych bohaterów przypowieści. I warto na tym etapie postawić sobie pytanie, co jest dla mnie nowego w tym tekście. Za każdym razem, kiedy czytamy tekst, nawet tak znany jak ten, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli o zwiastowaniu, możemy odnaleźć coś, co jest zupełnie nowe. Czasem będzie to jeden wyraz, czasem będzie to jedno słowo, słowo zupełnie zaskakujące, które może się nam wydawać zupełnie jakby oderwane z kontekstu. I czasami warto zatrzymać się właśnie nad tym słowem, jakby zacząć je zgłębiać. I pytanie, które stawiamy sobie już pod koniec etapu prawdy, to jest pytanie o to, co zrozumiałem bardziej, czy co zrozumiałam bardziej, co Bóg mówi do mnie przez to słowo. Jeśli jest coś niezrozumiałe, warto to sobie zapisać i sięgnąć właśnie do komentarzy, do wyjaśnień, a czasami pozwolić, żeby to niezrozumiałe po prostu zapadło w mój umysł i potem zostało w moim sercu, żeby to słowo też w sobie trawić, żeby pozwolić, żeby to słowo, nie tylko żebym ja nosiła to słowo, ale żeby to słowo nosiło mnie. Czasami jest tak, że możemy przez dłuższy czas, kilka lat, kilka miesięcy, kilka tygodni, kilka dni nosić to słowo w sobie, zanim ono, jego znaczenie do nas dotrze.
Ale warto pozwolić sobie, zwłaszcza właśnie wtedy, kiedy te fragmenty są dla nas niezrozumiałe, warto pozwolić sobie na to, że mogę nie rozumieć, że Pan Bóg nie da od razu wyjaśnienia. I to jest ten pierwszy etap, to jest ten etap poznawania słowa, poznawania prawdy. Następnie jest etap uświęcenia woli, czyli droga. Droga według księdza Alberionego dotyka naszego działania, dotyka właśnie naszej woli, czyli naszych pragnień również. Dotyka konkretu życia w tym sensie, że o ile poznaję jakąś prawdę, to później tą prawdę chcę wprowadzić w życie. I to mamy przy drodze. W drodze, w etapie drogi stawiamy siebie jako uczestnika danego wydarzenia. Wchodzimy w dialog z tym przeczytanym słowem, stawiając sobie też pytania o to, co mnie zaskakuje w tym fragmencie, co jest dla mnie trudne, co jest dla mnie niezrozumiałe, ale co jest zachwycające, co mnie porusza, do czego ten fragment mnie też zaprasza, do czego czuję się zaproszona, do czego, jak reaguje moja wola. Czasem może to być jakiś zachwyt, który zachęci mnie do podjęcia konkretnej decyzji. I to jest właśnie ten etap woli. Wola, która oświecona przez słowo poznane w prawdzie, podejmuje konkretne działanie, podejmuje konkretną relację ze słowem. Ale tutaj, na tym etapie drogi, w metodzie, którą proponujemy, jest bardzo ważny też rachunek sumienia. Czyli to ta konfrontacja mojego życia ze słowem. Ponieważ słowo, które otrzymuję, nie jest tylko słowem, które było kiedyś powiedziane. To jest słowo, które jest wypowiadane dzisiaj do mnie. I w świetle tego słowa, tego, co poznałam na etapie prawdy, właśnie na etapie drogi stawiam pytanie, no dobrze, ale jak to słowo dzisiaj działa, czy działało w moim życiu? Jak to słowo ma działać w moim życiu? Do czego właśnie? Do czego mnie zaprasza? Ewentualnie, co mi przypomina? Czasem będzie to zaproszenie do pojednania, do przebaczenia sobie, innym ludziom. Czasem będzie to zaproszenie do tego, żeby spojrzeć innymi oczyma na swoją historię. Czasem będzie tutaj odkrywanie swojej historii, obecności Pana Boga w tej historii. Że to nie jest tak, że Pan Bóg w tamtym momencie mojego życia, o którym opowiada to słowo, ponieważ słowo znów nie opowiada tylko o tym, co było, opowiada o tym, co jest, opowiada o moim życiu. I Pan Bóg mnie właśnie pokazuje, że jest obecny ze mną w tym słowie. Dlatego na etapie drogi, jeśli modlimy się Słowem Bożym zgodnie ze wskazówkami naszego błogosławionego założyciela, warto naprawdę nie pomijać tego elementu, jakim jest rachunek sumienia. Nie na zasadzie wyliczania grzechów, bo nam się często rachunek sumienia kojarzy z wyliczaniem grzechów, nie? To zrobiłem, tego nie zrobiłem. Plus, minus. Jest też taka metoda pracy ze sobą i ona też jest potrzebna na pewnych etapach naszego życia. Natomiast warto w rachunku sumienia patrzeć, jakich łask Pan Bóg mi udzielił, jakiego światła mi udziela, nawet poprzez to słowo, jak oświeca moje życie i w jaki sposób ja na tą Jego łaskę odpowiedziałem lub nie. I tutaj to nie jest czas na potępianie się, ale dlaczego ja nie odpowiedziałem? To jest po prostu czas na stwierdzenie, Panie Boże, nie odpowiedziałem na tą łaskę. Czy nie udało mi się odpowiedzieć, zgubiłem się, zapomniałem, zaniedbałem, dostrzegam to, dziękuję Ci i warto dziękować też Panu Bogu w tym etapie za to, że dostrzegamy te rzeczy. Nie tylko za to, że dostrzegamy rzeczy piękne, ale też za to, że pozwala nam dostrzegać to, co jeszcze nie pozwala nam go w pełni kochać. I ostatnim elementem naszej metody jest życie, czyli uświęcenie serca. Słowo, które dotarło do mojego umysłu, które poruszyło moją wolę, ma dotrzeć do mojego serca. Serce to jest zawsze to miejsce, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. Dla księdza Alberionego to jest w odniesieniu do nauczania Kościoła, to jest ten moment, w którym oddajemy Bogu kult. O ile w umyśle poznajemy prawdę, czyli dogmat, w woli podejmujemy decyzję, czyli moralność, o tyle w sercu to jest kult, to jest oddanie chwały Bogu. I jeśli rzeczywiście chcemy się modlić Słowem Bożym tą metodą, nie może zabraknąć tego etapu. Nie może zabraknąć etapu odpowiedzi na usłyszane Słowo Boże. Ta odpowiedź będzie w uwielbieniu, w dziękczynieniu,
w przeproszeniu, a także w prośbie. Ale proponowałabym też, żebyśmy zwracali na to uwagę, żeby nie przestawiać tej kolejności, czyli też, żeby nie przeważała w naszej modlitwie prośba, ale właśnie, żebyśmy potrafili Pana Boga uwielbiać w tym, co daje nam poznać, uwielbiać w tym, co daje nam odkrywać. I warto byłoby, żeby ten etap życia, oczywiście każdy z nas ma różne warunki też, ale żeby ten etap życia przeżywać też przez tabernakulum. Nie musi to być wystawione na Święty Sakrament, chociaż oczywiście jest to najpełniejsza forma uwielbienia i spotkania z Jezusem Mistrzem, ale może to być też w kościele parafialnym, może to być w naszym domu. I wtedy tam niekoniecznie przed tabernakulum. Ważne jest, żeby nasze serce stanęło przed Bogiem, żebyśmy mieli świadomość tego, że w tym momencie Bóg zaprasza nas do spotkania z Nim na etapie naszego serca. Jeśli nawet nie rodzi się we mnie żadna modlitwa, ani uwielbienia, ani dziękczynienia, ani przeproszenia, ani błagania, to warto po prostu pozwolić sobie trwać przed Panem Bogiem na tym etapie. Pozwalać, żeby to Słowo w nas pracowało, żeby to Słowo nas przemieniało, żeby to Słowo docierało do naszego serca. I na zakończenie tego etapu, tutaj na tych pomocach, które otrzymaliśmy, jest wspomniana Maryja, Matka Boża, aby pomogła nam strzec usłyszanego Słowa, ale możemy zwracać się do wszystkich świętych, błogosławionych, tych, których uznajemy też, niekoniecznie są kanonizowani przez Kościół. Dopóki to jest nasza modlitwa prywatna, możemy się do nich również modlić, prosić o to, aby oni stawiali się za nami przed Bogiem, aby oni pomagali nam tym Słowem żyć i je rozważać. Ważne jest, żeby podejmując właśnie modlitwę Słowem Bożym, żeby pozwolić, żeby to Słowo w nas zostawało. Nawet jeśli nam się wydaje, że nic z tego nie pamiętamy, albo że to Słowo jest trudne, to warto po prostu pozwalać, żeby to Słowo w nas zapadało, bo to, co czytamy, czym się modlimy, potem będzie wypełniało naszą codzienność, nasze życie. Dziękuję, siostro, za przybliżenie metody. Siostra Iwona opowie jeszcze o tym udzieleniu odpowiedzi. Jak to jest tą odpowiedzią Panu Bogu i ewentualnie co jest też, gdy się w nas nic nie pojawia, na przykład przy czytaniu tekstu. Bo czasami jest tak, że czytamy coś i mamy jakiś opór w sobie. Mnie też się to bardzo często zdarzało, powiem, że czytam i nie wiem, mam jakiś taki mur, tak? I no dobra, mam odpowiedzieć Bogu, ale no nie... I co to też oznacza, tak? Gdy jest mur w człowieku, gdy nie możemy przebić się przez tą warstwę, tak? No to właśnie tu siostra. Znaczy ja nawiążę do tej części drogi jeszcze. Słowo rachunek sumienia nam się nie zawsze dobrze kojarzy, prawda? Rachunek sumienia, coś mamy rachować. To, co powiedziałam w pierwszej części, omawiając metodę. Ważne jest, żeby to było moje spotkanie z Bogiem. Żeby to był czas, w którym to Słowo we mnie pracuje. Czyli właśnie to, co się teraz zadziało też w ramach tej pracy w grupach, to, co żeśmy w sobie zauważyli, uczucia, które się w nas rodzą, emocje, pragnienia, żebyśmy je skonfrontowali z Bogiem. Czyli żebyśmy postawili sobie pytanie nie tyle o to, co robię, a co nie robię, właśnie o rachunek błędów i poprawnych postaw, ale o to, co się we mnie rodzi i do czego czuję się przez Boga zaproszony. Jeśli przy czytaniu słowa na którymkolwiek etapie nie pojawia się we mnie nic, albo pojawia się we mnie opór, ważne jest, żebyśmy się nie zniechęcali, żebyśmy tego słowa nie porzucali. Czyli tak, czytam słowo i nic do mnie nie dociera. No to dobra, to sobie dzisiaj podaruję. Nie, jeśli już założyłem, że poświęcam na modlitwę Słowem Bożym 15-20 minut, pół godziny, to niezależnie od tego, czy coś się we mnie rodzi, pod wpływem czytania tego słowa, rozważania, szukania znaczenia, czy się nie rodzi, ja te 20 minut poświęcam Panu Bogu. I teraz ja rozumiem, że to może być trudne, zwłaszcza jak ktoś zaczyna przygodę ze Słowem Bożym, ale naprawdę są sytuacje, w których Pan Bóg zaczyna przemawiać po 20 minutach mojego trwania przed Nim. Jak sobie wtedy pomóc? Można to słowo powoli czytać, jeśli to pomaga, jeśli czuję, że czuję opór przed tym słowem, jeśli czytanie tego słowa prowadzi tylko do coraz większej irytacji, to można słowo odłożyć i po prostu
w ciszy, w milczeniu trwać przed Bogiem. Trwać z tym wszystkim, obserwując też wszystko, co się we mnie dzieje, wszystkie uczucia, które się we mnie rodzą, emocje, które się we mnie rodzą. Można to też sobie zapisywać. Można próbować, na przykład, czasami jest tak, że jest konkretny fragment tego słowa, który budzi mój opór. I wtedy mogę sobie to zanotować, że te słowa, nie wiem, będziesz Matką Boga, tak? Zostaniesz Matką Syna Bożego. Czuję opór. I za jakiś czas mogę do tego wrócić. Mogę próbować też stawiać sobie pytanie, dlaczego czuję opór? Co może powodować, że czuję opór? Może być tak, że słowo wywołuje we mnie jakieś wydarzenia z przeszłości, które są dla mnie trudne, których nie potrafię zaakceptować, w których ktoś mnie zranił, którym poczułam się zraniona, albo w którym ja zraniłam kogoś i nie potrafię sobie tego przebaczyć. I z tym też warto stawać na tej modlitwie. To jest właśnie ten etap życia. Z tego etapu drogi, kiedy właśnie widzę, co to słowo we mnie wywołuje, przechodzę do etapu życia i staję przed Bogiem z tym, co się we mnie rodzi, właśnie nawet z tym nieprzebaczeniem sobie i innym. I nie bójmy się na modlitwie uczuć, które czasami nazywamy uczuciami czy emocjami negatywnymi, bo one nam też coś o nas mówią. Emocje są po to, żeby nam, czy uczucia są po to, żeby nam pokazywać, kim jesteśmy. I nie w sensie, że nas potępiać, ale pomagać nam odkrywać działanie Pana Boga. Pamiętajmy, że Pan Bóg, który chce nas spotkać w swoim Słowie, który przychodzi do nas w swoim Słowie, On chce nas, najlepszą wersję nas samych. I jeśli przypomina nam jakieś wydarzenie, które jest dla nas trudne, to znaczy, że w Jego zamyśle miłości już jesteśmy gotowi, żeby się z tym wydarzeniem skonfrontować. Może być tak, że ja się nie czuję jeszcze i mogę powiedzieć, Panie Boże, nie potrafię jeszcze dzisiaj do tego wrócić. Ale wtedy też mogę to oddawać. Oddaję Ci, Panie Boże, ten czas, oddaję Ci to wydarzenie, oddaję Ci te osoby. To jest właśnie ta modlitwa za nieprzyjaciół, o której mówi Jezus. Ale ja sama mogę być nieprzyjacielem mnie samej, tak? Bo mogę nie potrafić sobie przebaczyć. To jest chyba najtrudniejsze w nas wszystkich, że my często innym szybciej przebaczamy, ale sobie, że ja popełniłem jakiś błąd, że ja popełniłem jakiś grzech, że czegoś nie zrobiłem, strasznie trudno nam przebaczyć. I wtedy tu jest miejsce na to, żeby Pana Boga do tego zaprosić, żeby prosić, żeby On wszedł i On we mnie samej przebaczał, czy mnie samemu. To jest ten czas, kiedy zapraszamy, stajemy przed Bogiem w prawdzie o nas samych, ze wszystkim, co się w nas dzieje. I jeśli teraz Słowo budzi we mnie tak wielki opór, że właśnie, że nie dzieje się we mnie nic, to nic, co się nie dzieje, też oddaję Panu Bogu. Jeśli nie pomaga mi czytanie Słowa, mogę zacząć się powoli modlić słowami, które znam, czyli modlitwą pańską, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, ale nie rezygnujmy jakby z tego trwania przed Bogiem tak łatwo, czyli jakby nie zwalniajmy się, a Słowo mi nic nie mówi, to wezmę, odmówię różaniec. Nie. Jeśli już, to zaczynamy odmawiać tą modlitwę, ale bardzo powoli, bardzo medytacyjnie, mając, jakby trwając ciągle przed Bogiem z tym Słowem, które On chce mi dzisiaj dać. I nie rezygnujmy z czasu, nie skracajmy tego czasu. Bardzo ważne jest na początku określenie sobie, ile czasu chcę trwać z tym Słowem. Nawet jeśli to będzie 10 minut na początku, jeśli to będzie 15 minut, bo więcej nie mogę sobie poświęcić, więcej nie potrafię w tych moich zajęciach tego czasu wykroić, tak? To trwajmy. Może być też tak, metoda nasza zakłada to, że ona nie musi być cała od początku do końca, czyli prawda, droga życia, wszystkie trzy etapy, nie musimy ich przechodzić za jednym razem. Możemy sobie założyć, że nie wiem, dzisiaj rano przechodzę etap prawdy, następnego dnia rano przechodzę etap drogi i kolejnego dnia przechodzę etap życia. Przy czym, jeśli w ten sposób dzielimy metodę, to ważne jest, żebyśmy na początku tego kolejnego etapu, czyli drogi i życia, wrócili na chwilę do tego, co się zadziało w poprzednim etapie, czyli sobie przypomnieli swoje uczucia, swoje zrozumienie słowa, zaczęli ten kolejny etap od przeczytania jeszcze raz tego słowa,
powoli, żeby to słowo do nas wróciło, żeby to słowo w nas trwało, żeby te etapy nie były od siebie oderwane. Oczywiście ja mówię w tej chwili przykładowo, możemy to zrobić w ciągu jednego dnia, na przykład rano, w południe i wieczorem, tak? To już po prostu zależy od możliwości czasowych i każdego z nas. Ale warto jest właśnie, żebyśmy zawsze w tym pamiętali, że Pan Bóg chce nas spotkać w tym Słowie i że On do nas z tym Słowem przychodzi i że to jest On sam, który w tym Słowie do nas przemawia. I teraz jeśli bierzemy to dzisiejsze spotkanie, te nasze warsztaty, jako rzeczywiste spotkanie ze Słowem, to zachęcam do tego, żebyśmy wychodząc teraz z księgarni, oczywiście jeśli jest to możliwe, poszli, nie wiem, nawet do kaplicy Najświętszego Sakramentu na Jasnej Górze, jest chyba jeszcze wystawienie, prawda? Do 21:00. I poświęcili 10 minut na to, żeby trwać z tym Słowem, z tym, co się w nas zadziało, również podczas ćwiczeń, żeby trwać przed Najświętszym Sakramentem. Jeśli nie możemy, nie wiem, zatrzymać się na Jasnej Górze, to może przychodząc do domu poświęcić te 10 minut właśnie na to, żeby spotkać się z Jezusem, który przyszedł do mnie w tym Słowie, żeby nie zostać na etapie tylko intelektualnego spotkania, czy nawet emocjonalnego spotkania, które się dokonało w czasie pracy w grupach, ale żeby to Słowo wywołało we mnie oddźwięk. Bo metoda nie zadziała w naszym życiu, tak jak wiele rzeczy, jeśli nie będzie w pełni zrealizowana. Metoda zresztą, to Państwo sami odkryją w trakcie, jak będziecie się modlić, że metoda jest po to, żeby nam pomóc. W pewnym momencie, nie wiem, ja to bym porównała do uczenia się jazdy samochodem. Na początku jest nam trudno to wszystko skoordynować, tak? Tu muszę patrzeć, tu muszę biegi zmieniać, tu muszę jeszcze kierownicą ruszać, nie? I wydaje się to wszystko takie trudne. A potem człowiek robi pewne rzeczy już automatycznie. Tak samo będzie tutaj. Jeśli będziemy systematycznie spotykać się ze Słowem, z Jezusem w Jego Słowie, to metoda zacznie nam po prostu będzie nam, te wszystkie instrukcje, które ja teraz mówię, one gdzieś tam z tyłu głowy zostaną, ale pozwolimy się też prowadzić Panu Bogu. Bardzo ważne jest, żebyśmy pozwalali się prowadzić Panu Bogu. Jeśli na przykład na etapie prawdy jest jedno wyrażenie, które mnie zatrzymuje, to niekoniecznie musimy iść na siłę po to, żeby przeczytać pięć czy kilka razy ten sam fragment. Jeśli czuję, że Pan Bóg mnie zatrzymuje na tym wyrażeniu, zostańmy na tym wyrażeniu. Ja podzielę się tylko takim moim jednym doświadczeniem, może to komuś pomoże. Miałam takie jedne rekolekcje, na których z każdego fragmentu pisma, który dostawaliśmy do rozważania, zostawał we mnie jeden wyraz. Tak, słowo klucz, które dla mnie w tamtym momencie było ważne. Ja cały dzień z tym jednym słowem chodziłam. Oczywiście sięgałam do słowników, na przykład, żeby pogłębić znaczenie tego słowa. Sięgałam do jakichś komentarzy. Ale to słowo we mnie cały czas pracowało. I był dzień spowiedzi i była mowa o drzewie figowym, ja je okopię, obłożę nawozem i mi zostało tylko figowiec. No i tak chodzę z tym figowcem. Ja mówię, Boże kochany, Panie Jezu, powiedz mi, o co Ci chodzi z tym figowcem, tak? Dlaczego tylko ten figowiec, a nie właśnie nie nawóz czy coś tam innego? I słuchajcie, sięgnęłam do słownika i okazuje się, że figowiec jest symbolem obecności Boga w życiu Izraela. Pan Bóg w tym momencie, w tamtym dniu chciał mi powiedzieć, jestem obecny w całej Twojej historii. Jestem obecny z Tobą w tym momencie Twojego życia. Także takich przeżyć Państwu życzę i po prostu no, życzę spotkania, przygody ze Słowem, również za pomocą naszego wydania Pisma Świętego, czy za pomocą aplikacji. W tej chwili Słowem możemy się modlić nawet właśnie w pociągu, w autobusie, na smartfonie, to nie jest żaden brak szacunku, to jest tylko wszystko w naszym sercu, z kim my się spotykamy i za pomocą jakiego nośnika. Jeśli jakieś pytania, coś wyjaśnienia, to zapraszam. Myślę, że jest jeszcze na to czas. Jezu, boski mistrzu, Ty masz słowa życia wiecznego. Wierzę, Jezu, prawdo, ale umocnij moją wiarę. Jezu, drogo, kocham Cię ze wszystkich moich sił, ponieważ Ty nakazałeś mi doskonale zachowywać Twe przykazania. Jezu, życie, uwielbiam Cię i wysławiam. Błagam i dziękuję Ci za dar Pisma Świętego.
Z Maryją będę pamiętał i zachowywał Twoje słowa w moim umyśle oraz rozważał je w swoim sercu. Jezu Mistrzu, drogo, prawdo i życie, zmiłuj się nade mną. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jeszcze Matko Boża, która przyjęłaś Słowo Boże, prosimy Cię, przyjmij tego Jezusa w nas, który dzisiaj się rodzi poprzez Słowo. Amen.